Radio www. Radio www.eu. W zeszłym tygodniu było miejsce drugie, teraz jest miejsce trzecie, ale biorąc pod uwagę wczorajszy dzień, to jest to awans z miejsca siódmego. Maciej Dłużniewski, jego dziki wiatr. Maciej Dłużniewski jest już u nas w studiu, witaj serdecznie. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie w dużej mierze na temat twojego najnowszego wydawnictwa, dwupłytowego wydawnictwa zatytułowanego Ambiwalencja. To dzieło absolutnie świeże. Zanim jednak przejdziemy do muzycznych aspektów tegoże wydawnictwa, sama sprawa wizualna, bowiem naprawdę płyta robi bardzo dobre, pozytywne wrażenie, zanim jeszcze włoży ją się do odtwarzacza. Powiedz, kto odpowiada za to? Jak wygląda cały ten projekt, cały ten koncept związany z tym wydawnictwem?
Nieskromnie powiem, że ja. No to tym większe gratulacje, bo i muzycznie, i wizualnie. Jeszcze a propos tej całej koncepcji, od początku był taki pomysł, żeby to było wydawnictwo dwupłytowe? Nie, to powstało przez przypadek. Po prostu podjechaliśmy do studia, gdy zaczęliśmy pracę nad płytą, ja z zespołem, który mi towarzyszy, i zaczęliśmy grać. Zaczęliśmy grać i tak było miło i sympatycznie, że nie przestawaliśmy. Materiału się zrobiło więcej niż planowałem, ponieważ nie miałem jakiegoś ciśnienia, żeby obcinać, żeby wyrzucać. Została płyta dwupłytowa. Dwie płyty, jedna jest zatytułowana kolorowa, bardzo umownie, druga czarna. Do tego, kiedy porównamy to z tytułem całego wydawnictwa, czyli Ambiwalencja, można odnieść takie wrażenie, że jedna z nich jest optymistyczna, a druga nieco bardziej pesymistyczna, depresyjna. Jest to słuszny trop? Nie, to troszkę przypadek graficzny. Podzieliłem skrajności ambiwalencji na... Początkowo miało być podzielone na czerń i biel, jednak zdecydowałem, że czerń i kolor i kolorowość będzie trafniejszym wyborem. Pamiętasz, że rok temu dokładnie rozmawialiśmy na temat twojej poprzedniej płyty, debiutanckiej płyty Co się stało w naszym studiu? To był rok 2010, kiedy ona ujrzała światło dzienne. W zeszłym roku rozmawialiśmy sobie właśnie na temat tejże płyty i wysnułeś taki wniosek, że muzyka, którą możemy usłyszeć, jest serwowana prosto od ciebie i od zespołu Zderzenie, to jest coś takiego, co osoby gdzieś tam obracające się w tym hermetycznym środowisku bluesowym mogą nazwać blues popem, a osoby, które niekoniecznie z bluesem im po drodze, no będą się gryzły w wargi, bo nie jest to muzyka taka lekka, łatwa i przyjemna. Wciąż podtrzymujesz ten wniosek? Zdecydowanie tak. To jest pewien nazwowy problem, bo cały czas to nazywam bluesem, bo tak te utwory powstają. To są utwory, które gdzieś w nocy gram sobie, zamykając się w łazience, i wyjściowo one są typowymi bluesami. Później w fazie aranżacji, w fazie produkcyjnej ewoluują i stają się czymś, co bluesem już nie do końca dla wszystkich jest. Rozumiem, ale tak zupełnie szczerze i prywatnie, jeżeli porównam ten materiał, który znalazł się na płycie Co się stało i na Ambiwalencji, to jednak mam wrażenie, że wciąż gdzieś tam od tego bluesa odchodzisz. Też masz takie jakieś wrażenie? Czy tak, to jest świadomy zabieg. Nie chciałbym się ograniczać do trzech akordów. Chciałbym, żeby było ciekawiej. Stąd różne inne skale, stąd bardzo zróżnicowane instrumentarium, zróżnicowana również stylistyka. Niekoniecznie zawsze bluesowa i o tym sobie porozmawiamy, ale najpierw wiadomo, że o muzyce można rozmawiać godzinami, ale warto jej również wysłuchać, może nawet przede wszystkim. Maciej Dłużniewski i Nie bądź zazdrosny to utwór, który znalazł się na tej płycie kolorowej. Tak, to jest kompozycja mojego wspaniałego kolegi Łukasza Jakubowicza. Pozdrawiamy, zamieniamy się w słuch, a do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę po utworze. Oto co z boju, bo białym jest. A z głębi nocy
zajrzy ci w oczy. Ta miłość pierwsza, uchylna w wierszach. Byłeś kochany i uwielbiany, sercem wybrany, a dziś co masz? A zrobi nocy, zajrzy ci w oczy. Ta miłość pierwsza, uchylna w wierszach. Byłeś kochany i uwielbiany, sercem wybrany, a dziś co masz? Bądź zazdrosny, utwór, który znajduje się na dwupłytowym wydawnictwie Ambiwalencja na płycie kolorowej. Zaraz sobie zagramy utwór dla równowagi z tej ciemniejszej strony Ambiwalencji. Zanim jednak to się stanie, rozmawialiśmy sobie na temat tego, że powoli gdzieś tam coraz mniej tego bluesa, no nie, to źle zabrzmiało, ale no gdzieś tam powoli od tego bluesa odchodzisz, sięgając w nieco inne rejony muzyczne. Zresztą na profilu facebookowym stworzonym specjalnie dla płyty Ambiwalencja możemy przeczytać, że pojawia się tam rock, reggae, a nawet pop. To, rozumiem, jest świadomy zabieg. Tak, to jest taka rzecz, która naturalnie wynikła podczas pracy. Cały czas będę się trzymał tego, że to jest blues, z tego względu, że... Jest to po prostu tobie najbliższa muzyka, podejrzewam. To na pewno też, ale tak to cały czas brzmi na koncertach. To są typowo bluesowe koncerty. To są typowo bluesowe koncerty. Wspomniałeś o koncertach i o to miałem zapytać na samo zakończenie naszej rozmowy, ale coś już jest może na horyzoncie, czy jeszcze nie zdradzamy szczegółów? Na razie tajemnica. Na razie tajemnica. Bardzo dobrze. Enigmatyczny klimat unosi się na naszej antenie. Podobnie jak w ramach tej płyty, również taki klimat poznać możemy. Chociażby utwór, na który pierwszy zwróciłem uwagę, biorąc pod uwagę to dwupłytowe wydawnictwo. Mowa oczywiście o utworze Warszawa. Blisko 18 minut, jeżeli się nie mylę, i jest to kompozycja bardzo wyjątkowa. Tam nie możemy usłyszeć twojego wokalu. Nie. Śpiewa sama Warszawa, można powiedzieć. Śpiewa sama Warszawa. Warszawa opowiada swoimi dźwiękami o sobie. No i są to dźwięki piękne, wyjątkowe. Wiadomo, że jest tutaj ryk silnika, jest pani na dworcu, która zapowiada pociąg, ale jest również wyjątkowa osoba dla wszystkich warszawiaków. Wielu z nich poznała nawet osobiście tę legendę naszego miasta. I nie tylko naszego miasta, bowiem w internecie jest to również bardzo popularna postać. Zresztą powstał o niej dokument blisko 20-minutowy, Czarny Roman. Mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze wiedzą, o kim mowa. Powiedz, jak doszło do zarejestrowania tego dźwięku, tego wyjątkowego głosu? Czarnego Romana spotkaliśmy oczywiście przez przypadek, rejestrując dźwięki. Chcieliśmy, aby te dźwięki były naturalne, przez nas zarejestrowane. Nie używaliśmy nic ze stoków. Po prostu wyszliśmy w miasto z rejestratorem. Przez przypadek trafił się Roman. Uznaliśmy, że musi to być ta postać w tym utworze zawarta, bo niewątpliwie jest to już legenda Warszawy. Już legenda części miasta, o której kompozycja ta opowiada. Jeszcze tam pojawia się na samym zakończeniu, w dość długim fragmencie, dość wyjątkowy akcent muzyczny. Mowa o takiej podwórkowej kapeli. Jak w ogóle pomysł wpadł tobie do głowy personalnie? Jak to wyglądało? Czy od początku było tak, że no, brakuje nam 5 minut do końca płyty, to może zapchamy sobie jakąś tam podwórkową kapelą, którą udało się zarejestrować? Czy zupełnie innym torem ten tok myślowy biegł? Nie, absolutnie nie musieliśmy na tej płycie niczego zapychać i to był komfort pracy przy tej płycie. Wszelkie ograniczenia nie istniały. Kapela trafiła się również przez przypadek. Po prostu przyszła na podwórko i grała. Strasznie mi się podoba to, że słychać, jak ona sobie chodzi, że dźwięk odbija się od bloków.
świadomie zostawiłem długość. Mam nadzieję, że to nie będzie nikomu przeszkadzało, że słuchacz dotrwa do końca utworu. Z pewnością, tym bardziej, że prawdę powiedziawszy, ja już parokrotnie wysłuchałem tej kompozycji i za każdym razem mnie zeskakuje. Teraz jednak Warszawę sobie na chwilę zostawimy i posłuchamy utworu, który znalazł się dla równowagi, jak już wcześniej wspominaliśmy, na tej płycie ciemnej. Utwór Zimna, utwór dość typowy, nieco można nawet powiedzieć odstający od reszty. Zimna to cover, to jedyny cover, który na tym wydawnictwie się mieści. Utwór pochodzi z repertuaru zespołu Fabryka, w którym miałem przyjemność grać jakiś czas temu. Zamieniamy się w słuch. Czas znowu razem być, tylko z tobą mógłbym tak pod gwiazdami śnić. Zachnij żal tamtych dni, że skończyły się. Nasze drogi się rozeszły, to przeze mnie wie. Chłodna jak kamień, zimna jak lód. Mówiłaś do mnie, nie wracaj już. Potem były różne inne, wszystkie piękne wie. Ty kochałaś tak niewinnie, teraz mówisz nie. Kiedyś znów zobaczę cię, trochę twoją głową. Może wtedy szepnę ci, popełniłem błąd. Chłodna jak kamień, zimna jak lód. Mówiłaś do mnie, nie wracaj już. Chłodna jak kamień, zimna jak lód. Mówiłaś do mnie, nie wracaj już. Chłodna jak kamień, zimna jak lód. Mówiłaś do mnie, nie wracaj już. Chłodna jak kamień, zimna jak lód. Mówiłaś do mnie, nie wracaj już. Chłodna jak kamień, zimna jak lód. Faktycznie takie nieco inne brzmienie, takie nawet nowofalowe, to utwór Zimna, który znajdziemy na dwupłytowym wydawnictwie najnowszym od Macieja Dłużniewskiego, zatytułowanym Ambiwalencja. O tej ambiwalencji sobie rozmawiamy. Wiem, że za pośrednictwem internetu można również ją nabyć. Tak, jest profil Ambiwalencja na Facebooku, fanpage. Tam są szczegółowe informacje, w jaki sposób można stać się właścicielem Ambiwalencji. Już za chwilę po naszej rozmowie na naszej tablicy facebookowej pojawią się dokładne instrukcje, tym bardziej, że warto sobie zakupić to dzieło. Zresztą mam nadzieję, że te muzyczne akcenty, które się pojawiły na naszej antenie, tych nieprzekonanych z pewnością już przekonały. Na płycie znajdziemy również wielu gości. Tak się zastanawiam, czy ci goście raczej powodowali, że chciałeś delikatnie pójść w nieco inne rejony muzyczne niż blues, czy jednak starały się przyciągnąć ciebie do tego bluesa, do tego korzenia, który gdzieś tam w tobie drzemie? Nie, absolutnie żadnych szlabanów, żadnych ograniczeń. Każdy, kogo zaprosiłem na płytę, mógł się wypowiedzieć swoimi słowami. Mhm. Pełna dowolność, co też czyni ten materiał zróżnicowanym.
gdzieś na skraju tego dnia wyrwał się. Nie potrafię korzyć się. Jesteś światłem w ciemne dni. Maciej Dłużniewski i Zupy Tlińska w końcu wczorajszego dnia. Muszę zapytać o to, czy te utwory, które znajdziemy na Ambiwalencji, to jest materiał, który powstawał przez te dwa lata pomiędzy wydaniem debiutanckiej płyty Co się stało, a premierą tej płyty, czy również sięgasz do tych kompozycji, które parę lat temu zostały przez ciebie napisane? Głównie tak, głównie to są najnowsze utwory, które powstały w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku. Natomiast jest kilka... Chyba dwa utwory, które wcześniej pojawiły się na moich płytach demo. Nie chciałem, żeby zostały zapomniane, także są również na tym wydawnictwie. Są również na tym wydawnictwie. Tak się zastanawiam, wciąż wprost mi na to nie odpowiedziałeś. Dlaczego Ambiwalencja? Bo tak, wiesz, ta płyta czarna, ta płyta kolorowa, niby tutaj taki wniosek można wysnuć, że jedna jest optymistyczna, druga nieco bardziej depresyjna, ale ten wniosek obaliłeś, więc teraz pragnę sięgnąć głębiej. Dlaczego ta Ambiwalencja? Nie powiem ci tego, nie to powiem. Jest tajemnica. Rozumiem, dość tajemniczy jesteś również a propos koncertów, ale jak najbardziej to szanujemy. W związku z tym może nasz się namówić na wyjawienie nam kilku planów na przyszłość. Jak to wygląda na chwilę obecną? Tak,
Bardzo chętnie. W najbliższym czasie oprócz promocji i ogrywania Ambiwalencji mam nadzieję w całym kraju. Mhm. Kilka koncertów już za nami. Gościłem z repertuarem w Szczecinie, w Poznaniu. Również duży koncert w Warszawie. Kilka najbliższych. Proszę śledzić moją stronę luzniewskiart.pl. Polecam zainteresowanym. Dołączyłem ostatnimi czasy do legendarnej grupy Deuter, którą zasilę na posadzie gitarzysty. No proszę, no to jest naprawdę coś. Do tego jeszcze kilka innych projektów muzycznych, ale o tym będziemy mogli się przekonać w swoim czasie. Warto śledzić fanpage na Facebooku, warto śledzić stronę, o której wspomniałeś, luzniewskiart.pl, warto również śledzić stronę zderzenie.art.pl, prawda? Tak, zachęcam. Tak jest, zachęcamy wszyscy. I czego tobie życzyć na zakończenie naszej rozmowy? Dużo koncertów. Ja po prostu uwielbiam koncertować. Uwielbiasz koncertować, uwielbiasz grać. Muzyk z prawdziwego zdarzenia. Maciej Dłużniewski i jego Ambiwalencja byli naszymi gośćmi. Dzięki serdeczne raz jeszcze. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję uprzejmie. Przeleciał ptak,
bo ze snu zerwał się. Radio WWW. Radio, które słucha.